Dobra, nagrywa się już chyba. Cześć Ela. Cześć Jędrek. Witamy serdecznie w czymś, co staje się powoli już taką serią, bo widzieliśmy się poprzednio i rozmawialiśmy o książkach i dzisiaj też się spotykamy po to, żeby porozmawiać o książkach. Co się stało, że po zakończeniu Colleen Hoover sięgnęłaś po następną książkę? Po pierwsze, tak jak chyba wspominałam w ostatnim podcaście, mówiłam, że chciałabym, żeby stało się to już taką moją normą z tego tytułu, że w ogóle czytam dużo książek po polsku, a ponieważ po przeczytaniu właśnie tej naszej ostatniej książki, Colleen Hoover, miałam takie przekonanie, że zrobiłam spory postęp, jeżeli chodzi o angielski. To też było widoczne na naszych lekcjach, że jakoś tak płynniej zaczęło mi się mówić, bardziej automatycznie, bez zastanawiania. Ja ci mówiłem, że te efekty, one jeszcze przyjdą, bo ty jeszcze moim zdaniem nawet nie skonsumowałaś efektów tej tamtej poprzedniej książki. Bardzo mnie cieszy, że nie wyczerpałaś swoich zasobów jakby motywacyjno, nie wiem jakich tam, i silnej woli, tak? I nie będziemy dłużej utrzymywać może w niepewności wszystkich, którzy oglądają, bo sięgnęłaś po kolejną książkę, która to książka to... Wonder. A, proszę bardzo, ja mam inną okładkę, tak jest. Wonder. Wonder autorstwa R.J. Palacio. Powiedz, jak znalazłaś tę książkę, jakim tropem poszłaś, bo jest to odmienna rzecz od naszej poprzedniej lektury. Jak na nią wpadłaś? Kilka lat temu, już nie pamiętam kiedy, wyszedł film Cudowny chłopak, tak chyba się tłumaczyło na język polski. Pamiętam, że bardzo mi się ten film podobał, bo wprawdzie teoretycznie był on dedykowany dla nastolatków, ale tak naprawdę to było takie kino familijne. Natomiast pierwsza moja myśl po obejrzeniu tego filmu była taka, że przypomina mi Małego Księcia. Może nie dosłownie, bo ta książka jest bardziej głęboka, Mały Książę, natomiast ta miała coś w sobie, ma coś w sobie takiego z baśni. To był, powiedz mi, bo ja ominąłem oczywiście ten film, ale jak wszystkie filmy i w ogóle filmy, ja jestem straszna noga z filmów, ale to był film kinowy, czy to była jakaś platforma jakaś? To był film kinowy, okay. A on niedawno pojawił się też na Netflixie. Niedawno, to znaczy, nie wiem, jakieś pół roku temu. Ja nie wiem, czy on jeszcze jest dostępny, okay. Może rok okay. temu. W każdym razie, ja w ogóle wtedy, po obejrzeniu tego filmu, jakiś rok później, kupiłam książkę, no właśnie tę po angielsku, bo to były początki mojej nauki angielskiego i przeczytałam chyba, nie wiem, może dwa rozdziały, nie no, one są dość krótkie, ale... Znaczy, kupiłaś tego Wondera? Tak, dokładnie. Miałaś to już u siebie na półce. Tak, ale ja wtedy zaczęłam czytać, no mówię, przeczytałam może 20 stron i ponieważ były to jeszcze takie moje początki angielskiego, to stwierdziłam, że no jednak jest za ciężko i trochę porwałam się z motyką na słońce i odłożyłam, kompletnie zapomniałam o tej książce. Natomiast kiedy poleciłeś mi Colleen Hoover, skończyłam ją, no to sobie pomyślałam, że przecież ja mam super kolejną książkę, która, na której właśnie ten film bazował. No i sięgnęłam po nią. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wiedzieć wszystkim, którzy zastanawiają się, jakim kluczem tutaj się poruszać, jak chodzi o wybór kolejnej książki, bo powiem szczerze, ja nie potrafię też doradzać, bo tu mówię, książka to jest taka rzecz, gdzie każdy ma swoje jakieś preferencje i tak dalej, ale tutaj mówimy o specyficznego rodzaju literaturze, czyli o czymś, co da się przeczytać w oryginale, bez spłaszczania tam do jakiegoś poziomu B1 czy jakiegokolwiek i jednocześnie coś, co będzie ciekawe, prawda? Bo to jest, mówię, to też jest moim zdaniem, są dwie bardzo istotne rzeczy, język plus treść, bo moim zdaniem, jeżeli język będzie banalny, ale treść będzie po prostu... jakaś tandetna, no to wtedy nie wytrzymamy tej lektury, prawda? I vice versa, jeżeli treść jest świetna, ale język jest trudny, sorry, nie? A to jest nie dla mnie. I tutaj ja mam taką naklejkę, nie wiem, czy ty też masz, 10 years of the multi-million copy bestseller. Nie wiem, już się chyba tego bardzo nie dało, że tak powiem, napisać, czyli innymi słowy, ta książka się sprzedała w milionach, wielu milionach egzemplarzy na całym świecie. I to jest bardzo wyraźny znak dla mnie, że ta książka jest łatwa do czytania, no bo
Moje masy to czytały, no czyli na pewno nie jest to jakieś nie wiadomo jak zawiłe i trudne językowo. I rzeczywiście powiedz kilka słów, jakie masz wrażenia dzisiaj, znaczy po pierwsze, jako że jesteś już w języku angielskim bardziej zaawansowana, ale też i po lekturze Colleen Hoover, jak dzisiaj oceniasz tę książkę, jak chodzi o stronę językową? Po pierwsze, czytało mi się ją na pewno dużo łatwiej niż Colleen Hoover. Myślę, że też z tego tytułu, że są bardzo krótkie rozdziały. One czasem mają 2-3 strony, czasem tak, jedną to jest stronę. Cudowne. Tak, a ja znowu podchodzę do czytania tak bardziej zadaniowo i po prostu jakby każdy taki rozdział traktuję jako zadanie do wykonania, więc mnie to bardziej motywowało, że krótki rozdział, więc miałam motywację, żeby jeszcze jeden. Tak. Po drugie, wydaje mi się, że... To jest cudowne, ale ja ci wejdę w słowo, ale to jest właśnie cudowne w czytaniu, jeżeli masz książkę z krótkimi rozdziałami, bo zwykle czytamy to gdzieś wieczorem, nie? Albo w jakichś takich porach, że tak powiem, tuż przed snem. I jeżeli masz krótki rozdział, to wytrzymasz przede wszystkim doczytanie go do końca i możesz tak fajnie skończyć. A z drugiej strony czasami jest ta pokusa, a może jeszcze jeden, bo tam są tylko dwie strony. Nie? I chcesz zacząć. Tak. I moim zdaniem dzięki temu, że rozdziały są krótkie, czyta się więcej. No szybciej rzeczywiście i więcej. Bo jest to takie, albo już widzisz przed sobą, że to jest rozdział taki na 20 stron, dobra, to jutro, nie? Albo kiedyś. I to wtedy odkładam. Także to jest świetne, że rozdzieliki są czasami no jedna strona. Bywają takie, że jest jedna strona po prostu. Tak, a tak naprawdę bierzesz się za czytanie, to co wspomniałeś. Myślę sobie, no dobra, mam chwilę, to przeczytam jeden rozdział, jeszcze jeden, i nagle okazuje się, że przeczytam 20 stron. A gdyby ten jeden rozdział miał 20 stron, to niekoniecznie bym podjęła. Dokładnie tak. Językowo, jak to oceniasz właśnie? Bo tam jest... Też uważam, że był łatwiejszy ten język niż poprzednio. Może dlatego, że te zdania są, tak przynajmniej taki miałam odbiór, że one są mniej złożone, są bardziej... Absolutnie. Wiesz co, to może być też to, że to jest pisane dla nastolatków. Nie wiem, okay. Ale ja mi się wydaje, że one rzadko przekraczają 10 słów, te zdania. W sensie, jak chodzi o długość. Nie? Mhm. Czyli one są naprawdę krótkie, takie pak. Takie można powiedzieć, nie chciałem powiedzieć twitterowe, ale nie twitterowe, ale po prostu krótkie bardzo zdania, które są moim zdaniem łatwe do skonsumowania. I samo słownictwo też wydaje mi się, że nie jest właśnie wyszukane, tylko jest bardziej takie proste, przystępne. Chociaż w tej poprzedniej akurat słownictwo też było takie normalne. Tutaj też może jakąś rolę odgrywa to, że narratorem jest dziecko, nie? Albo dzieci, bo tutaj jest kilku narratorów, nie? Ale niewątpliwie to jest widziane z oczu dziecka czy młodych ludzi, tak? I to też jest tak jakby, i to nie ma takiego zgrzytu, nie? Że piszemy o czymś poważnym i to takimi zdankami po prostu z wypracowania szkolnego, nie? Tak, ale też chcę zaznaczyć, że nie jest to infantylne, czyli nie są to znowu zdania, które są okej, krótkie, ale są takie tak bardzo, nie wiem, jakiś slang czy tak dalej, prawda? Tylko mimo wszystko, czytając przynajmniej, miałam wrażenie, że no, czytam coś na poziomie. Tak, cała książka jest z gatunku obyczajowych. Ale ona porusza na pewno, bo to jest bardzo ciekawy temat i tu możemy zdradzić od razu, bo tu chodzi o dziecko, które urodziło się z pewną wadą genetyczną i które po wielu operacjach i wciąż jego twarz, bo to głównie tego dotyczy, prawda, no nie wygląda tak jak twarz innych dzieci. Tak? I w związku z tym tutaj jest rzecz jasna duży problem i to dziecko jest... już w wieku szkolnym, po iluś tam latach nauki w domu, tak, idzie do szkoły, to się wiąże też z różnego rodzaju no, konfrontacją ze światem, nie, zewnętrznym. I to jest, bardzo ciekawy temat. Tak, i też chcę zaznaczyć, że fabuła jest naprawdę wciągająca, że po pierwsze nie można się oderwać i ma taką głębię, przesłanie. Może mówię, ja przesadzam z tym małym księciem, bo wiadomo, ale mniej więcej tak bym gdzieś to tu umieściła, że było to cały czas drugie dno, jakieś głębsze przesłanie, a nie tylko takie czytanie młodzieżowej książki, żeby sobie tak poczytać. Tak jest. Mamy tutaj naprawdę, słuchajcie, kombinację bardzo fajnych elementów. Czyli po pierwsze, książka, która jest napisana bardzo przystępnym językiem dla młodzieży, ale dla nas dorosłych to jest sympatyczne, że możemy to rozumieć w obcym języku.
dwa krótkie rozdziały, czyli od tej strony takiej technicznej jest to dobrze rozegrane, bo można to łykać bardzo łatwo. I trzecia rzecz to jest rzeczywiście temat, treść tej książki, to jest niegłupie. I to jest taka kombinacja, naprawdę moim zdaniem mieszanka świetna do naszego celu, którym jest absorpcja języka, czytanie po angielsku, jednocześnie jakiegoś rodzaju, prawda, przyjemność z tego, bo to nie może być katorga. Ja bym to wszystko jeszcze skonfrontował, tutaj szukałem jeszcze na chwilę, zanim się połączyliśmy, ale nie znalazłem. Ja wydałem na tę książkę, niech zobaczę, bo tutaj już nawet nie ma ceny na boku. Ona kosztuje w tej chwili, nie wiem, czy to jest cena, za którą kupiłem, 8 euro, 7,99 euro. No, czyli powiedzmy, to jest taka, no nie wiem, wydatek około 50 zł na książkę. I muszę przyznać, że to jest najlepiej zainwestowane 50 zł na naukę języka, jakie można sobie w ogóle wyobrazić, nie? Ponieważ to nie jest nawet jedna lekcja, powiedzmy, z lektorem, a jednocześnie jest to niesamowita piguła z językiem, która to potem, mówię, głowa to wszystko analizuje, te wszystkie zdania, i to jest zdanie, jest mnóstwo, i one gdzieś tam osiadają w nas, i one potem gdzieś nie wiadomo skąd i po jakimś tam czasie, bo to jest to opóźnienie, nagle wychodzą i rzeczywiście czujemy power, tak? To jest tak, pięknie, pięknie zainwestowane pieniądze, moim zdaniem. Jeszcze chciałabym dodać, to też rozmawialiśmy o tym chyba ostatnio, że o ile tę poprzednią książkę, no to był proces czytania, ja już nie pamiętam, czy ją czytałam miesiąc, czy półtora miesiąca, w każdym razie dość długo. Natomiast jeśli chodzi o tę książkę, o której dzisiaj mówimy, przeczytałam ją tak naprawdę w niecałe 2 tygodnie, bo zaczęłam ją jakoś w ciągu tygodnia czytać. Tak, i tam sobie poświęcałam, tak jak rozmawialiśmy, prawda, po, nie wiem, kilka rozdziałów. Natomiast wiem, że był taki weekend, że w sobotę jakoś po południu nie mogłam się oderwać od niej. No i praktycznie skończyłam ją, nie wiem, w niedzielę. W każdym razie w weekend przeczytałam ponad połowę tej książki. Powiedz jeszcze od strony tej technicznej, jak to wyglądało, czy używałaś słowników, czy po prostu czytałaś i zostawiałaś sobie jakieś tam niedopowiedzenie? Zdecydowanie ta druga opcja. Czytałam, zostawiałam sobie takie miejsce na to, żeby zrozumieć kontekst, przeanalizować, aczkolwiek rzeczywiście zaznaczyłam kilka fraz ołówkiem, które potem na końcu sprawdzałam, bo też wydaje mi się, że one się fajnie potem kształtują. Nie znam ich wcześniej, natomiast spodobał mi się zlepek tych słów. Chciałam zrozumieć, co oznaczają, no i potem tam jest rzeczywiście bardzo fajny leksykon, moim zdaniem to jest kilka fajnych, można wyłapać fraz z kontekstu, na przykład you have to suck it up, czyli musisz zacisnąć zęby, tak, i iść do tej szkoły. Dokładnie. Suck it up, fajna rzecz, czyli tak zrobić takie coś zrobić. Tak, ale też chciałabym zaznaczyć, bo wiem, że jak rozmawiałam czasem z kilkoma osobami na temat tej książki, które też gdzieś tam dopiero się uczą angielskiego, to była taka obawa, czy okej, jest to książka dla osób początkujących, ale czy przez to, że jest to książka o chorobie, to nie ma takiego bardziej czasem specyficznego języka związanego z chorobą, że absolutnie nie. To jest nie, to jest obyczajowa rzecz, to jest podane, tak jak mówię, bo to nie jest podawane od strony jakiejś medycznej, czy nawet nie tyle medycznej, co od osób dorosłych, tylko oczami dziecka, tak? Moim zdaniem to jest fantastycznie napisana rzecz i rzeczywiście no, zasługuje na te miliony sprzedanych kopii, a nam to naprawdę też daje taki sygnał klarowny. Co dalej, Ela, jeszcze zapytam cię na koniec, bo jest teraz problem z wyborem kolejnej książki. Tak, ale już mi się chyba udało coś wybrać. Prawdopodobnie dzisiaj przyjdzie mi do paczkomatu, to zdradzę później. Dobra, okej. Okay. Bo jeszcze nie wiem, czy podejmę. Dobra, będziemy się widzieć, dokładnie. Będziemy się widzieć następnym razem. W każdym razie, słuchajcie, polecamy z Elą. Ja muszę powiedzieć, że Ela, to ty mnie zachęciłaś tutaj w tym razem. To nie było tak, że nauczyciel tobie podrzucił książkę i to było właśnie na odwrót. To ty mi podrzuciłaś i jestem bardzo zadowolony. Ja się nie przeczytałem, jestem gdzieś... No, powiedzmy 119 strona, to nie jest jakoś super daleko, ale myślę, że to hapnę w ten weekend. Czyta się to cudownie. Więc jeszcze raz, Wonder, autorstwa RJ Palacio, ja jej nie znałem wcześniej, powiem szczerze, ale jest to naprawdę dobra rzecz do nauki języka, fajnie napisana, nie głupia i bardzo fajnie rozwiązane są tutaj te rozdziały, krótkie zdania i tak dalej, więc mamy tutaj naprawdę taki melanż rzeczy, które sprawiają, że jest to naprawdę dobre czytadło.
a jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, fantastycznie zainwestowane pieniądze i czas, ponieważ jest to tyle języka, że naprawdę po skończeniu tego człowiek wychodzi mocniejszy dużo, jak po dobrym kursie. Tak. Dobra, dzięki, dzięki Ela jeszcze raz za te rekomendacje i dzięki za promowanie czytania po angielsku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć. Cześć. Super.